Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Scratch SPWZ, a dzisiaj, jak widzicie, bawić się będziemy Edisonem, a konkretnie będziemy się zastanawiać nad ruchem robota Edison programowanego z aplikacji AdBlocks, ponieważ, tak jak Wam mówiłem na ostatnim odcinku, ruch robota programowany w AdBlocks jest programowany czasowo, tak? Zarówno jazda, jak i obroty, wszystko określamy w jednostkach czasu, więc no, trzeba byłoby się zastanowić, jak to jest z tą jazdą, ile to jest na przykład jedź do przodu przez sekundę, tak? Ile jest w stanie w ciągu tej sekundy przejechać. No i teraz z podręcznika ze strony Meet Edison mam tutaj taką stronę wydrukowaną. Widzicie start, finish. No i sobie zobaczymy, ile robot przejedzie na przykład przez sekundę. No to dobra, kładę go na podstawkę i programuję. Dziś programuję spod Windowsa. Programuję, słuchajcie, z mojego laptopa i co ciekawe, tutaj spokojnie programuję przy użyciu podstawki, tak? Więc coś mam nie tak z moją kartą, chyba wbudowano w mój komputer stacjonarny. Może będę coś kombinował. Dobra, słuchajcie, program napisany. Po naciśnięciu trójkąta jedź do przodu przez sekundę. Prosta sprawa. Naciskam przycisk do... Czekajcie, mi się teraz robot wyłącza. Przycisk do programowania na robocie, czyli okrągły. Tutaj daję program Edison. Dobra, program poszedł do Edisona. No i teraz słuchajcie, kładę mojego Edisona na starcie. Odpalam. No i przejechał, tak? Przejechał, minął linię mety, więc możemy powiedzieć, że w ciągu sekundy nasz Edison przejeżdża, no powiedzmy, około 25 cm, tak? Oczywiście tutaj warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, mianowicie Edison może jeździć z trzema prędkościami w AdBlocksie, czyli tutaj mamy prędkość naszego robota. Widzicie, jest to prędkość normal i standardowo jest właśnie normal. Mamy jeszcze slow i fast, czyli na tych prędkościach jeździłby prawdopodobnie inaczej. Ale załóżmy, że jeździmy na prędkości standardowej i na tej prędkości przejeżdżamy właśnie taką kartkę w ciągu około sekundy. No to dobra, skoro już wiemy, ile przejeżdżamy w sekundę, no to teraz, słuchajcie, obroty. Obroty. Chcielibyśmy na początek naszego robota obrócić o 90 stopni. Ile to będzie w czasie? Więc robot na podstawkę i zamiast jeździć do przodu dajemy, słuchajcie, obróć w prawo o, no nie, niech będzie, że przez sekundę, tak? Programujemy. Dobra. Stawiamy na stanowisku. I obracamy. No jak widzicie, przez sekundę to by bardziej pasowało tutaj. A nawet jest to trochę za dużo, tak? Czyli sekunda to będzie więcej niż 180 stopni. Więc teraz, jeżeli byśmy się chcieli obrócić o 90 stopni, to musielibyśmy, słuchajcie, obrócić się o mniej niż pół sekundy, tak? Czyli załóżmy, że to będzie, no nie wiem, 0,4 sekundy, tak? Wgrywam program do robota. Dobra. Kładziemy go na stanowisku do obrotu o 90 stopni. No, trochę brakuje. Dobra. Czyli trzeba by było trochę dorzucić. Więc może zamiast 0,4, 0,45. Programujemy. Dobra, no i sprawdzamy. Odpalamy. No byłoby chyba, nie? Czekajcie, cyk. No dobra, czyli 90 stopni to by było około 0,45 sekundy. No więc przez analogię 180 to powinno być około 0,9. 9. Zmieniamy wartość w naszym programie i sprawdzamy, czy to tak będzie. Dobra, ustawiamy robota. O, troszkę jakby za dużo. No dobra, czyli prawdopodobnie trzeba by było lekko odjąć, jakieś tam setne sekundy, może 89, może 88. Jeszcze raz tutaj spróbujemy sobie. O.
No, chociaż teraz dobrze, może to jest kwestia tego, jak ja go ustawiałem, bo tutaj weźmy go tu na linii. No, jakby minimalnie za dużo, ale powiedzmy, że będzie to coś koło 0,9. Tylko teraz słuchajcie, ważne jest to, że to jest w tych warunkach, jakie teraz mam. Powiedzmy, że zmienię koła, tak? Tutaj mam od LEGO Creator z koła, od Monster Trucka, które tu mi powinny spasować. Czekajcie, cyk. No, jest tu luz, jest. Cyk. Ustawię mojego robota z tymi samymi parametrami. Zobaczymy, czy uzyskamy takie same wyniki. O, widzicie? No nie. Czyli na tamtych kołach, w takich konkretnych warunkach, no oczywiście, jeśli nawierzchnia byłaby trochę inna, też mógłby to być inny wynik. Więc tutaj to trzeba brać pod uwagę, programując naszego robota. Dobra, wróćmy sobie do kółek standardowych, bo jeżeli kupujemy standardowego Edisona, to mamy tylko takie kółka. No to dobra, wiemy już o ile przejedzie w ciągu sekundy, jak się obracać. No to teraz słuchajcie, zadanie trudniejsze. A mianowicie chcielibyśmy pokonać kartkę, ale nie na prosto, tylko najpierw trochę do przodu, potem w lewo, pewnie troszkę do przodu, w prawo i dopiero do mety. Tak? No to dobra, to słuchajcie, spróbujemy to zaprogramować. Dobra, czyli najpierw musimy pojechać do przodu. Wiemy, że koło sekundy mu zajmuje cała kartka. Tu musimy przejechać pół kartki, może nawet niecałe pół. Ja bym spróbował koło 0,4. 4, a może nawet 3. 0,3. Dobra. Następnie obrócilibyśmy się w lewo o 90 stopni. To wiemy, że to jest około 0,45. I nie wiem, czy trzeba jechać do przodu. Na razie powiedzmy, że nie jedziemy. Od razu będziemy obracać się w prawo znowu o 0,45. Oj, kurczę. Skasowałem sobie. No widzicie? W lewo, w prawo. No i tu jeszcze do przodu, czyli tu mówiliśmy, żeby było tak. 0,3. 0,45. 0,45 i 0,3. Nasz robot nie obraca się w miejscu, co zaobserwowaliśmy, tak? Czyli robiąc obrót, przemieszcza się trochę, więc dlatego na razie nie daje tu takiego momentu, że nie wiem, obróci się i jeszcze musi podjechać. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Mówię, będziemy to trochę tutaj eksperymentować. Wrzucamy nasz program do robota. Dobra, wgrywanie już było teraz trochę dłuższe. No i dobra, ustawiam go na starcie i jedźmy. No patrzcie, się prawie idealnie. Wiecie, dalibyśmy go może bardziej troszkę tutaj. No, udało się, można powiedzieć. Cyk. Tu moglibyśmy jechać trochę krócej do przodu, wtedy byśmy się szybciej obrócili. Chociaż wydaje mi się, że jest idealnie. Ruszyliśmy z tego pozycji, przejechaliśmy metę, więc można powiedzieć, że program jest zrobiony dobrze. No to słuchajcie, przećwiczyliśmy sobie nasz ruch w czasie. Moglibyśmy na końcu jeszcze dorzucić naszemu robotowi jakąś, słuchajcie. Co byśmy mu dorzucili? Żeby zamigał diodami. Czekajcie, gdzie by to było? Output. Tak, żeby włączył obie diody i żeby zagrał może jeszcze jakiś dźwięk. O, cyk. Żeby tak było fajnie, jak już do tej mety dojedzie. Dobra, im dłuższy program, tym dłużej wgrywamy. Kładziemy go na starcie, odpalamy. O, dobra. To zapalenie diod było dość krótkie, tak? Bo dobrze by było tam jeszcze coś poczekać. Zobaczymy jeszcze raz, czy to się w ogóle zdarzyło. Tak, zdarzyło się, ale było dość krótkie. No dobra, słuchajcie, myślę, że na dziś tyle. Mniej więcej opanowaliśmy ruch robota w czasie, czyli moglibyśmy teraz bardziej skomplikowane labirynty próbować przejechać.
No i wiemy mniej więcej, ile potrzebujemy na ruch, na długość kartki, ile to jest 90 stopni, ile to jest 180 stopni. Tak jak mówię, w tych warunkach, tutaj na stole, na kartce, tak? Na innych powierzchniach mogłoby to dawać trochę inne efekty i wtedy musielibyśmy robić poprawki. Dobra, słuchajcie, dziękuję Wam za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki na kanale Scratch SPWZ, no i kolejne odcinki z Edisonem.